Cześć, tu Pan Belfer. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! To przed nami lekcja podsumowująca. Związki nieorganiczne podsumowanie. E, trochę tego było, więc postaram się w takiej małej pigułce wam przypomnieć wszystko, co do tej pory zrobiliśmy. Oczywiście bez szczegółów, bo je możecie sobie obejrzeć w poprzednich lekcjach, ale tak, żebyście mieli przypomnieć sobie, co tam było na tych, w tym dziale o związkach nieorganicznych. Co to, są co to są tlenki? Jakie występują związki pierwiastków chemicznych z wodorem? Co to są wodorotlenki? Co to są kwasy? Co to są sole? I co to są hydraty? E, no to lecimy, nie? Okej. Okay początek. Co to są tlenki? Po prostu tlenki to związki chemiczne tlenu z metalami i niemetalami. Ogólny zapis E to symbol jakiegoś pierwiastka chemicznego, który reaguje i daje nam reaguje z tlenem i daje nam tlenki. No a O to symbol tlenu. No i oczywiście tlen jest dwuwartościowy. Z boku przygotowałem wam instrukcję oczywiście jak tworzymy wzory sumaryczne na podstawie nazwy. Także sobie to przepracujemy prze teraz. I mamy pierwsze zadanko. Napisz wzór sumaryczny Tanko glino. Ok. Co jest ważne, znowu możecie tutaj zrobić sobie pauzę, przećwiczyć to razem ze mną, potem najpierw sobie napisać na kartce papieru, potem sprawdzić, co ja zrobiłem. Ważne jest to, żebyście mieli układ okresowy, który będzie miał sobie wartościowości. To Wam mocno tutaj pomoże. Korzystajcie z układu okresowego, korzystajcie ze wszystkich pomocy, które możecie takich chemicznych skorzystać, żeby faktycznie uruchomić myślenie i jakby połączyć te wszystkie kropki, które nazbieraliście przez ostatnie lekcje. No dobra, tlenek glinu, czyli odwrotnie niż czytam, zapisuję sobie symbole pierwiastków, czyli najpierw AL, potem tlen. Nad każdym z pierwiastków piszę wartościowości, szukam sobie je w układzie okresowym. Okazuje się, że glin ma tylko jedną wartościowość wynoszącą 3, więc ją wpisuję tutaj. Tlen w tlenkach jest dwuwartościowy. Co dalej? Sprawdzam, czy wartościowości można skrócić. 3 i 2. Nie da się, w związku z tym spisuję na krzyż. Gdyby się dało, to bym zrobił to skracanie w głowie, oczywiście pamiętajcie, wartościowości się nie zmieniają i wyniki tego skracania w głowie napisałbym na krzyż. A tutaj się nie da, w związku z tym przepisuję sobie na krzyż, czyli za, e, za tlenem piszę indeks stechiometryczny 3, a przy glinie piszę sobie indeks stechiometryczny 2. To wzięło się stąd, a to wzięło się stąd. Dobra. Wszystko jasne. Mamy wzór sumaryczny tlenku glinu. Następne zadanie. Zapisz wzór sumaryczny tlenku siarki 6. Znowu odwrotnie niż czytam, czyli najpierw symbol siarki S, potem symbol tlenu O. I nad siarką sprawdzam, jaką wartościowość. Nie muszę tego szukać w układzie okresowym. Dlaczego? Ponieważ to jest podane tlenek siarki 6. To oznacza, że siarka jest przykładem pierwiastka występującego w kilku wartościowościach, więc musiał ktoś, kto zadawał Wam to zadanie, napisać, której siarki macie użyć. Więc wystarczy że to wpiszecie, że siarka jest sześciowartościowa, więc tu wpisuję sobie szóstkę. Tlen w tlenkach zawsze dwuwartościowy. Sprawdzam, czy można skrócić wartościowości. Oczywiście 6 i 2 da się skrócić przez 2 i wyniki tego skracania w głowie. Nic tutaj nie zmieniam, żadnej wartościowości 6 i 2, ale wyniki tego skracania w głowie spisuję na krzyż jako indeksy stoichiometryczne, więc z szóstki robi mi się trójka, z dwójki robi się jeden, której nie piszę. Czyli wzór sumaryczny to jest SO3. No i dalej mamy następne zadanie. Podaj nazwę tlenku o wzorze CUO. No właśnie, czyli teraz mamy odwrotnie sprawdzić, tak? czyli my to, to my nazywamy, więc jeżeli widzimy, że tlen jest na drugim miejscu, to będzie to do, należało do grupy tlenków, czyli piszemy tlenek Tlenek. No właśnie, tlenek czego? Tlenek miedzi. Miedzi. No i teraz bardzo ważne pytanie jest takie, czy miedź występuje. O, tu mi nie wyszło. Tlenek miedzi. E, czy, czy miedź występuje tylko w jednym. E, czy, czy ma tylko jedną wartościowość? Ponieważ wiecie dobrze, że tlen jest dwuwartościowy, to warto teraz poszukać sobie tego drugiego pierwiastka i poszukać w układzie okresowym, czy ma kilka wartościowości. Okazuje się, że miedź w układzie okresowym, znalazłem sobie, zobaczcie, spojrzałem sobie w układ okresowy. Jest miedź. I w moim układzie okresowym jest napisane, że miedź jest jedno lub dwuwartościowa. Jeden lub dwa to oznacza, że nie mogę zostawić nazwy tlenek miedzi, tylko muszę określić której miedzi. Skoro wzór tlenku, który dostałem jako zadanie to było CUO i wiem, że tlen jest dwuwartościowy zawsze, to pytanie: jaka wartościowość nad CU dałabym mi wzór CUO? Gdyby tu była jedynka, to musiałbym spisać coś na krzyż. Ale ponieważ nie widzicie nic, to znaczy, że prawdopodobnie miedź jest dwuwartościowa i skróciły się te wartościowości, e, i dlatego nie mamy nic w indeksach stychymetrycznych, czyli tych dolnych narożnikach. Więc to jest tlenek miedzi 2. Tak musimy napisać, jeżeli chodzi o tą nazwę e, tej substancji. I dalej e, warto tutaj pamiętać, że wyjątkami od tej metody e, są m.in. tenek azotu 4, który może występować jako N2O4. Taki, w, takich, w takich cząsteczkach, tlenki fosforu P4O6, P4O10 oraz na tlenek wodorucha 2O2. I wtedy ta metoda się nie do końca sprawdzi, e, że, że będzie Wam pasowała. To są wyjątki, więc raczej nie, nie spotkacie się z nimi na lekcjach tak popularnie. No dobra, i teraz uwaga, jeszcze mamy równanie reakcji otrzymywania tlenku sodu napisać. Czyli tak, równanie reakcji otrzymywania, czyli jest strzałka, mam otrzymać, czyli za strzałką ma powstać tlenek sodu, czyli uwaga, piszemy sobie wzór tlenek sodu, czyli odwrotnie, niż czytam Najpierw sód, potem tlen. Tlen w tlenkach jest dwuwartościowy, Sud szukam sobie w układzie klesowym, patrzę, aha, jednowartościowy. Sprawdzam, czy można skrócić wartościowości. Nie można, więc wpisuję na krzyż tutaj N2O, Na2O, więc żeby stworzyć tlenek sodu, potrzebuję sód, oczywiście, i tlen. Pamiętajcie, że tlen występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych. Wielokrotnie to powtarzałem, więc to już powinniście znać. Więc wpisujemy zawsze w równaniu reakcji O2 zamiast słowa tlen. I teraz naszym zadaniem jest policzyć. Skoro tutaj nasz metal jest jeden, a tutaj widzimy, że są dwie sztuki, bo Na2 to znaczy, że po stronie substratów brakuje, czyli mnożę raz dwa, i w tym momencie mamy elegancko Na2 tutaj, i tutaj mamy też dwa atomy sodu po stronie produktów. Ok, teraz uwaga, tlen, tu mamy dwa atomy tlenu, a tu mamy jeden atom tlenu, no to coś musimy też z tym zrobić. W związku z tym, Skoro się nie zgadza, to muszę wstawić tutaj dwójkę. Bo teraz okazuje się, że dopiero teraz mam tutaj dwa atomy tlenu. Ciach, I tutaj też mam dwa atomy tlenu. Teraz się zgadzają tleny. Ale co teraz się dzieje? Teraz nie zgadza mi się ilość sodów. Bo zobaczcie, wpisałem dwójkę i duża dwójka razy mała. Współczynnik stechometryczny razy indeks stechometryczny. Co oznacza, że teraz nie mam dwóch atomów sodu, tylko mam cztery atomy sodu. A to oznacza że ta dwójka jest nieaktualna, wpisuje czwórkę. Co teraz znowu prowadzi, że tutaj też mam cztery atomy sodu. I niby wydaje wam się to trudne, ale tak po prostu jest, że wpisanie to jest wiecie, to jest efekt domina. Czasami jedna zmiana w równaniu reakcji chemicznej powoduje, że musicie zmienić coś, co wpisaliście wcześniej. To jest zupełnie naturalne. Nie bawcie się w żaden korektor, nie bawcie się w nic, co jest nieistotne. Przekreślcie, napiszcie obok albo do góry wyraźnie nowy współczynnik stechiometryczny, który powoduje, że wasze równanie reakcji się uzupełni i będzie OK, bo teraz jak widzicie, wszystko się nam tutaj. Zgadza. Dobra. Jakie możemy mieć przykłady charakterów chemicznych naszych tlenków? Tlenki mogą być kwasowe. Już przebrnęliśmy przez te wszystkie rzeczy, więc już wiecie, co to jest tlenek kwasowy. To jest właśnie taki tlenek, który w reakcji z wodą daje nam kwas. Na przykład tlenek siarki 6, SO3 plus H2O, będzie dawał kwas siarkowy 6. Stąd to jest tlenek kwasowy. Potem mamy tlenki zasadowe, czyli takie tlenki, które w reakcji z wodą będą dawały nam wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie, czyli zasady. Stąd one mają charakter zasadowy. Proste. Potem mamy amfoteryczne tlenki, czyli takie, które będą miały i zarówno charakter lekkiego, słabego kwasu, i zarówno słabego słabe wodorotlenku, tak słabej zasady. Słaby kwas i słaba zasada. Takie będą miały wtedy charakter chemiczny no i obojętne tlenki, które nie reagują z niczym w zasadzie, tak? Także nie reagują nawet z wodą. A tlenki amfoteryczne reagują zarówno z kwasami, jak i z zasadami. Tlenki zasadowe tylko z kwasami, z czymś przeciwstawnym, a tlenki kwasowe będą reagowały tylko i wyłącznie z z, um, tylko i wyłącznie z a, zasadami, tlenki kwasowe, tylko z zasadami. No dobra, no to w takim razie um, jedziemy dalej. Okej, okay. jakie występują związki pierwiastków chemicznych z wodorem? E po pierwsze, pamiętajcie, że nie wszystkie związki chemiczne w pierwiastku z wodorem nazywamy wodorkami. To jest najważniejsze. Co to jest wodorek? To jest związek chemiczny wodoru z innym pierwiastkiem chemicznym, głównie metalem. Z niemetalami wodór tworzy różne związki należące do innych grup. To też już było, więc łatwiej Wam będzie teraz to ogarnąć. Więc tak, po pierwsze, wzór ogólny dla związków chemicznych w pierwiastku z wodorem z grupy 1-15, czyli zobaczcie, tu mamy układ okresowy, zaznaczyłem Wam właśnie grupy od 1 do 15 tak, w układzie okresowym i wzór ogólny wygląda właśnie. Ten sposób, tak? Że najpierw symbol pierwiastka i potem wodór. I wodór jest jednowartościowy, a ten nasz jakiś pierwiastek chemiczny będzie miał wartościowość n i spisujemy sobie na krzyż, tak? Dobra, tak najczęściej właśnie będą wyglądały wodorki. Ale nie wszystkie. Nie zawsze to wodorki będą. Teraz uwaga, jak to będzie w przypadku, kiedy mamy pierwiastki chemiczne, które reagują z wodorem, ale znajdują się w grupie 16 albo 17? Odwrotnie. Najpierw będzie symbol wodoru, a potem dopiero symbol tego naszego pierwiastka, Okay. No i spisujemy również wartościowość na krzyżek. Widzicie to naszą wartościowość n. Eee, no a to teraz jedziemy sobie nasze przykłady. Eee, napisz wzór sumaryczny wodorku sodu, ponieważ sod jest pierwiastkiem leżącym w pierwszej grupie, tu widzicie, czyli według tej, tej metody EH, tak tego zapisu. Zamiast tylko zamiast e będziemy mieli na, czyli w naszym przypadku to będzie na, h. h jest jednowartościowy, wodór i na patrzę sobie w układzie okresowym, Sod też jest jednowartościowy, czyli to jest po prostu wzór, nie musimy spisywać nic na krzyż. Mamy wzór wodorku sodu. Dalej mamy wzór sumaryczny yy, siarkowodoru, zrobić tak. Szukamy sobie siarki, gdzie jest w układzie okresowym. Widzimy, że jest w grupie 16, czyli tutaj ta zasada działa, czyli HE, ta kolejność. To znaczy, że najpierw będzie wodór w tym przypadku, H, a potem będzie siarka. Siarka jest dwuwartościowa w siarkowodorze i wodór jest jednowartościowy, co oznacza, że muszę spisać tą dwójkę tutaj na krzyż i mamy H2S. To jest wzór, wzór siarkowodoru. I na końcu zostało nam jeszcze zadanie: nazwij związek chemiczny o wzorze CAH2. No to wiemy, że to jest uwaga, ponieważ to jest metal, a wodór z metalami tworzy wodorki. To będzie wodorek. Wodorek. Wodorek wapnia. Mhm. No i patrzę jeszcze na, dla pewności, czy wapń ma tylko jedną wartościowość w układzie okresowym. Okazuje się, że tak, tylko jedną wynoszącą dwa, więc nie muszę pisać wodorek wapnia dwa, znaczy nie mogę nawet, bo nie ma innej wartościowości. Wapń nie występuje w innych wartościowościach. Tak? No to OK, mamy to, to. To były właśnie związki pierwiastków chemicznych z wodorem. Także pamiętajcie, tu mamy te dwa przykłady. Tak? W zależności od tego, w którym miejscu układu okresowego znajduje się nasz ten pierwiastek, który reaguje z wodorem, to trochę inne podejście mamy do tematu. Ok, jedziemy dalej. Co to są wodorotlenki? Definicja. Wodorotlenki to związki chemiczne zbudowane z kationów metalu i anionów wodorotlenkowych. Uwaga, tu macie kation metalu, tu macie anion wodorotlenkowy. Ok, czyli widzimy, że mają budowę jonową. Czyli w ich przypadku nie powinniśmy używać słowa cząsteczka, bo tworzą kryształy. To jest istotne. Nasz metal ma jakąś wartościowość M. I ta wartościowość m będzie zapisywana, jeżeli będzie inna niż 1. Za nawiasem, w nawias się wpisuje, jeżeli jest potrzeba na to zapisać, zapisać jakąś wartościowość, to wpisujemy całe OH w nawiasie, bo OH grupa wodorotlenkowa jest jednowartościowa. To jest ważne. No to uwaga, mamy podstawowe zadania, czyli mamy kation metalu i grupę wodorotlenkową i anion wodorotlenkowy. No i mamy napisz wzór sumaryczny wodorotlenku baru. Czyli szukam sobie baru, symbol baru to Ba, ok, jest dwuwartościowy, pamiętajcie, żeby pisać sobie od razu wartościowości wodorotlenek, czyli OH. OH jest zawsze jednowartościowe. No to widzę, że muszę wziąć OH w nawias i za nawiasem napisać dwójkę, bo ona się wzięła stąd, z wartościowości baru. Dalej mamy nazwij związek chemiczny o wzorze KOH. No, skoro widzimy końcówkę OH, to to będzie wodorotlenek. Wodorotlenek. Oczywiście ta zasada dotyczy tylko grupy OH, grupy wodorotlenkowej z metalami, bo to nie zawsze tak jest, że to będzie zawsze wodorotlenek, kiedy będzie widzieli H. OH. To tak nie zawsze. Wodrotenek czego? Patrzę, co to jest. K. W układzie okresowym. OK. Potasu. Wodorotlenek potasu. Jeszcze dla pewności sprawdzam, czy potas ma tylko jedną wartościowość. Tak. W związku z tym nie piszę tej wartościowości w nazwie. Wodorotlenek potasu. I koniec. Dalej. Napisz równanie reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu. Wodorotlenek sodu to jest Na Na NaOH. ok, to jest jedno i to jest jednowartościowe. Dlaczego równanie reakcji? Ponieważ mamy dwie metody. Jeżeli to jest metal leżący w grupie pierwszej lub drugiej, a sód leży w grupie pierwszej i nie jest ani berylem, ani magnezem, są i berylem, w sumie berylem, to będzie reagował bezpośrednio z wodą. Czyli sód wrzucony bezpośrednio do wody będzie reagował. Bo wszystkie metale z grupy pierwszej będą reagowały. Czyli ja mogę wrzucić sobie sód do wody plus H2O w wyniku tej reakcji otrzymam NAOH, czyli nasz wodorotlenek i pamiętajcie, w wyniku tej reakcji będzie jeszcze wydzielał się nam gazowy wodór, ta strzałka do góry. Teraz uzupełniam sobie oczywiście wszystko, żeby mi się tutaj elegancko zgadzało. Jak widzimy wodory nam się nie zgadzają, po stronie substratów mamy dwa, po stronie produktów mamy ich trzy, więc żeby to uzupełnić, tu wstawiam dużą dwójkę, żeby były cztery parzyste. Wtedy tutaj muszę sud uzupełnić i tutaj uzupełniam sobie w tym momencie. Wodę i teraz nam się wszystko zgadza. Mamy dwa atomy sodu, proszę bardzo, dwa atomy sodu tutaj, dwa atomy sodu, ciach tu i tu i tu. Teraz mamy cztery atomy wodoru, ciach i tu mamy też, zobaczcie, dwa. I tu dwa, dwa plus dwa to jest cztery. Ok, cztery atomy wodoru. I na zielono sobie zaznaczmy tlen. Mamy dwa tleny. Ok, i tu mamy, zobaczcie, też dwa. Tlen. I teraz też nam się to wszystko elegancko zgadza. Przed i po reakcji substraty są uzupełnione. A jeszcze tam padła taka definicja. Co to są zasady? Zobaczcie, jest taka informacja. Zasady to są wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie. Wszystkie wodorotlenki pierwszej, drugiej grupy układu okresowego bez berlu. To są właśnie zasady. To też jest ważna rzecz, bo to się gdzieś tam później będzie pojawiało. Co to są zasady? Czyli zasady są związane z, z wodorotlenkami bezpośrednio. Ok, no to jedziemy dalej. Co to są kwasy? Słuchajcie, kwasy to przede wszystkim związki chemiczne zbudowane z atomu lub atomów wodoru i reszty kwasowej. H, R. Reszta kwasowa znowu może mieć jakąś wartościowość M, więc ją spisujemy wtedy na krzyż, jeżeli to będzie inna wartościowość niż 1. Przykłady najważniejszych kwasów macie tutaj zapisane i ich wartość i ich reszt kwasowych, proszę bardzo, na czerwono Wam pozaznaczam znowu, to są reszty kwasowe, czyli jak widać, reszta kwasowa to jest atom lub grupa atomów, która występuje poza wodorem, we wzorze naszego kwasu, we wzorze sumarycznym, tak? No i teraz te reszty kwasowe też mają swoje wartościowości. Te wartościowości uwarunkowane są, uwaga, tą cyferką tu, co na żółto teraz zaznaczam, tak? Czyli liczbą atomów wodoru. Nawet jeżeli tam nic nie widzimy, to jest jedynka ukryta, pamiętajcie. Ok, to stąd bierze się wartościowość reszty kwasowej. Ok, i to jest ta tabelka, którą warto znać, jeżeli chodzi o przykłady kwasów, więc tu nie będziemy nic sobie więcej mówili. Pamiętajcie. Kwas chlorowodorowy HCl, sierkowodorowy H2S siarkowy 6 H2SO4, siarkowy 4 H2SO3, azotowy 5 HNO3, kwas węglowy H2CO3 i kwas fosforowy 5 H3PO4. Dobra. Co to są sole, moi drodzy? Sole to nic innego jak związki chemiczne zbudowane z kationów metalu lub kationów amonowych i uwaga, anionów reszty Kwasowej, czyli są to substancje budowie jonowej, budowie krystalicznej, gdzie mamy metal i resztę kwasową i ten metal może mieć wartościowość jakąś tam m z układu okresowego, wtedy spisujemy na krzyż, jeżeli nam się nie skraca, a reszta kwasowa ma też swoją wartościowość n i też ją spisujemy na krzyż, jeżeli nam się tam nic elegancko nie skraca. No to jedziemy z przykładami, jak to tworzymy i też pamiętajcie, że do to soli będą, będą, będą bardzo potrzebne wzory kwasów. Napisz wzór sumaryczny siarczku potasu. Siarczek potasu kojarzę ze wzorem H2S, w związku z tym pisze odwrotnie czytamy, czyli najpierw potas, czyli K, teraz H2S, można sobie z boku gdzieś napisać wzór kwasu, H2S na przykład, tak, H2S, żeby tutaj było słychać, eee, widać to, do, dobrze, no i teraz uwaga, siarka, przepraszam, siarka, e, bo to jest ta nasza reszta kwasowa i teraz uwaga, ponieważ widzę, że tu mamy dwójkę, tak, we wzorze kwasu, to reszta kwasowa jest w siarkowodorze, w kwasie siarkowodorowym jest dwuwartościowa, a potas jest jednowartościowy, patrzę sobie w układzie kresowym i widzę, że z metody na krzyż muszę zrobić taki wzór K2S. I to jest nasz siarczek potasu. Pamiętajcie, że substancje, które mają, które pochodzą od kwasów beztlenowych, czyli kwasu na przykład chlorowodorowego albo siarkowodorowego, mają końcówkę "-ek", a substancje, które pochodzą od kwasów tlenowych, będą miały końcówkę "-an", solę. Od kwasów tlenowych będą miały końcówkę AN. No i właśnie a propos tego, mamy tutaj taką substancję o wzorze FESO3 i mamy ją nazwać. Najpierw muszę skojarzyć, z jaką resztą kwasową kojarzy mi się SO3. Okazuje się, że jest taki kwas o wzorze H2SO3, H2SO3 i to jest kwas, uwaga, siarkowy 4. W związku z tym wszystkie jego sole będą nazywały się siarczan, siarczan 4. Dlaczego siarczan? Bo ma w sobie tlen. Pamiętajcie, to jest ta sytuacja, tak? To jest kwas tlenowy, kwas siarkowy 4. Siarczan 4, i teraz uwaga, co to jest Fe. Jak nie mam pewności, sprawdzam w układzie okresowym. Fe to jest żelazo, czyli siarczan 4, żelaza, żelaza. I znowu trzeba sprawdzić za każdym razem, czy metal, który występuje w danej soli, nie ma kilku wartościowości. Sprawdzam sobie w układzie okresowym. Z wartościowościami, i okazuje się, że żelazo ma kilka wartościowości, może być dwu- lub trójwartościowe. No to teraz pytanie: ilu wartościowych zostało tu użyte w naszym przypadku? Co ja wiem? Wiem, że SO3 jest dwuwartościowe. Skąd to wiem? Ze wzoru kwasu. Tutaj jest dwójeczka. No teraz pytanie: jaka wartościowość nad żelazem spowoduje, że wzór, kwasu, wzór soli to będzie FESO3? Do wyboru mam dwie: 2 albo trzy. No oczywiście, skróciły się nam wartościowości. Skróciły nam się wartościowości, więc tutaj żelazo było dwuwartościowe, a nie trój, bo byłby inny wzór. W związku z tym to jest siarczan 4, żelaza 2. Po prostu. Tak to będzie wyglądało. I tu muszę napisać w nazwie tą wartościowość, bo żelazo posiada kilka wartościowości. No dobra. To tylko tyle, żebyśmy sobie przypomnieli czym były te sole. Tak, że to są substancje o budowie jonowej, zbudowane z kationów metalu i anionów reszt Fasowych, różnych. No i na końcu specyficzną odmianą soli są sole, które zawierają w swojej budowie, w środku, więzione w kryształach tych naszych soli, wodę, ona nazywa się wodą krystalizacyjną, a takie sole nazywamy hydratami lub inaczej solami uwodnionymi. I tu przykład mamy takiej soli. Którą nazywa, która nazywa się gipsem i jej prawidłowa nazwa to siarczan 6 wapnia. Woda 1 do 2, bo jak widzicie w tej naszej sieci krystalicznej są wiążone dwie cząsteczki wody. No i tutaj jakieś zadanko przygotowałem. Podaj nazwę hydratu o wzorze CUSO4 razy 5H2O. Ok, no to piszemy sobie CUSO4, co to jest za sól. E, widzimy, że SO4 to jest końcówka kwasu siarkowego 6, czyli sól będzie się siarczan 6. Siarczan. 6, Cu to jest miedź, sprawdzam sobie jak nie jestem pewien, tak, siarczan 6 miedzi. Miedzi, no i teraz uwaga, sprawdzam czy miedź może mieć kilka wartościowości. Okazuje się, że może mieć wartościowość 1 lub 2. W tym przypadku wiem, że SO4 jest dwuwartościowy, bo H2SO4, więc jak widzę, że nie mam żadnych zapisanych tam cyferek indeksów stoichiometrycznych, to znaczy, że się z czymś to skróciło, więc to jest siarczan miedzi 2, bo miedź tutaj jest dwuwartościowa i dlatego to się nam wszystko skróciło. Ale co zrobić z tym razy 5H2O? Wpisujemy, ponieważ to jest hydrat, pisujemy myśnik, woda, bo zawiera w sobie wodę i w jakim stosunku? 1 do 5. To znaczy, że na jedną porcję, właśnie tutaj o proszę bardzo, s 4 przypada 5 porcji wody. Stąd to jest, stąd jest wzięte to 1 do 5. No to co? Brawo. Podsumowanie działu. Brawo, brawo. To był wielki dział, ogromny. Dobrnęliśmy razem do końca. Już wiesz, co to są tlenki. Już wiesz, jakie są związki chemiczne z wodorem. Co to są wodorotlenki. Co to są kwasy. Co to są sole i co to są hydraty. No, nie było lekko, ale razem daliśmy radę. Jestem z Ciebie dumny. Także super. No i co? Będziemy lecili dalej z tematami, co? Także powodzenia, bo chemia jest fajna, niezbyt tam nudna. Jak widzicie, jak może być spokojnie wytłumaczona, to. Każdy da radę. Cześć! Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.